Uniwersum Kronosa. Mit o Kuchalianie autorstwa Daniela Mroza. Razarowie, czyli wysokie krasnoludy zwane później podleśnymi, były szczuplejsze, zwinniejsze i wyższe od swych adiuńskich krewniaków. Wyróżniały się długimi rękoma o masywnych przedramionach. Wysocy, zwykle zamknięci w swej społeczności o bogatej tradycji i kulturze, żyli głównie w magicznych lasach na skraju gór, gdzie wytwarzali niezwykłe przedmioty z zielonego szkła. Jednak ta opowieść nie będzie dotyczyć ich rozkwitu i szczęścia, a upadku. Bogini lodowych elfów Skadi, pierwsza z bogów zniszczenia, która przeszła na stronę Stwórcy, oraz zakochany w niej bóg śmierci Tiamat, postanowili zawrzeć pokój po wielkiej wojnie bogów. Owocem pokoju i ich miłości był Idarges, dawca mocy, ojciec Idargena, władcy wszystkich smoków. Smoki, bardzo ważne w tej historii, zostały mianowane strażnikami pokoju między istotami oraz bogami stworzenia i zniszczenia. Synowie Idargesa najbardziej upodobali sobie krainy wysokich krasnoludów. To początkowo nie stanowiło problemu, tak były to majestatyczne i uczynne stworzenia. Pewnego dnia uroki tej krainy docenił również syn Idargesa, Idargen. Władca smoków miał po dziadku w sercu wrodzoną nikczemność. Zaczął od mordu, by sprawdzić kruchość i słabość zwykłych leśnych istot. Następnie zaczął zabijać wysokie krasnoludy i podporządkowywać je swojej woli. Wielki wojownik i wódz Razarów, Kuchalian, wiedział, że nie ma szans z Idargenem, który inaczej niż inne smoki odziedziczył wszystkie 5 darów swego ojca. Wódz musiał działać. Wiedział również, iż wszechwiedzący Idargos sam nie posiadał żadnego z darów, które rozdawał. Dodatkowo był mniejszy niż inne smoki, lecz wciąż bardzo groźny. Tak był synem bogów zniszczenia. Kuchalian nakazał swym druidom, bardom i rzemieślnikom stworzenie broni o nietypowej konstrukcji, włócznie absorpcji. Kuchalian udał się do Idargosa, z którym stoczył heroiczną walkę. Wojownik był zwykłym krasnoludem przed boskim majestatem. Wściekły syn bogów lekceważąco podchodził do skaczącego niczym pchła krasnoluda, którego uniki wzbudzały ową agresję. Wódz właśnie na to czekał. Wbił najmocniej jak potrafił w bok smoka szklaną włócznie pustą w środku. Krew wściekłego Idargosa wypełniła broń. Kuchalian szybko ukrył się za skałami z włócznią, z której ze specjalnego otworu napił się krwi wściekłego smoka. Zyskał tym samym dar furii i szału bitewnego, dzięki którym był w stanie pokonać Idargosa. Następnym celem Kuchaliana był Idargen. Ten jednak nie stawał do otwartego boju z Kuchalianem i jego poczęstowanymi krwią wojownikami. Skrzydlaty władca jedynie podsyłał do walki pojedynczo swe smoki. Wkrótce, po zabiciu paru niewinnych stworzeń przez krasnoludy, armię lodowych elfów, krasnoludów adiońskich i resztę mieszkańców magicznej krainy, otoczyły wysokie krasnoludy w obawie przed gniewem Skadi i Tiamata. Gdy armia usłyszała historię Kuchaliana, zrozumiano jego gorycz. Zamiast na śmierć, lud wysokich krasnoludów skazano na wygnanie z magicznych krain. Kuchalian żył wiele lat, a po śmierci nie został przyjęty przez Tiamata do krainy umarłych. Stał się opiekuńczym duchem krasnoludów, wkrótce uznanym przez nich za Boga.